Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu rocznym na 2020 rok. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko, rozkładzik przy pomocy pozłacanego tarota. Mniejszą wersją, bo będzie dużo kart, żeby mi się tutaj zmieściło na tym moim małym stoliczku. Będzie wsparcie od aniołków i klucze, tak? Jedna myśl oraz z arkanum tarot jedna karta przewodnia na ten 2020 rok. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. I oczywiście dajcie subika, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli docenicie mój film. Karty, jak wiecie, już są potasowane. Teraz je tylko przełożymy i zaczynamy czytanie. Rozłożę teraz dla Was 20 kart i pomalutku będę je po kolei omawiać. No dobrze, wodnik, rok 2020. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 i 20. Dobrze, i zanim zaczniemy rozkrywać karty, odkrywać, nie rozkrywać, już wybieram jedną taką kartę przewodniczkę na 2020 rok. Jaka energia będzie górować u wodniczków? Już tylko sobie ułożę te karty. Jak zwykle na wyrozkład to jestem nieogarnięta. Wybaczcie, kochani. Ale chcę i tak nie będzie wszystkiego pewno widzieć. O. Dobra. No dobrze. I teraz jedna karta dla wodnika. Karta przewodnik na 2020 rok. Jaka to będzie karta? Jedna karta dla wodnika. Mamy kartę As denarów, kochani. Pięknie, pięknie. As denarów. No, to będzie się powodziło wodnikom. Kochani, no As denarów jest to fantastyczna karta, jeżeli chodzi o sprawy materialne, finansowe, nieruchomości. Wszystkie wodniki, które do tej pory nie mają jeszcze swojego lokum, swojego mieszkanka, jak najbardziej jest szansa, żeby w 2020 roku to marzenie się spełniło. Wodniki, które szukają pracy bądź liczą na awans, podwyżkę, rozwój kariery zawodowej, jak najbardziej tutaj praca będzie, będzie praca stała, na dłużej zapuścicie tak zwane korzenie, ustabilizuje się Wasza sytuacja materialna. We własnych przedsiębiorstwach, jeżeli chcecie otworzyć firmę, jak najbardziej, tak, będą na to fundusze, możecie dostać różne dotacje unijne, jakieś dofinansowania na rozwój swojego biznesu. Co jeszcze? W związkach stabilizacja, moi kochani. Te osoby, które do tej pory jakoś no, nie mogły sobie ułożyć życia,
uczuciowego. W 2020 roku jest na to szansa. Jeżeli mieliście partnera, no takiego na razie był, bo był, to teraz może przerodzić się to w stały, poważny związek. Wiele wodników będzie zawierał małżeństwa, niektóre wodniki zamieszkają ze swoim partnerem, założą rodzinę, ustabilizują się, staną twardo na ziemi i wreszcie konkretnie podejmą decyzję, czego od życia chcą. As denarów jest to materia, as denarów jest to wasza karta, przepraszam, przed chwilą był koziorożec. Jest to karta koziorożca, panny bądź byka, ale jest to karta naprawdę rozwoju zawodowego. No i co tu dużo mówić? Pieniędzy, tak? Fajnych inwestycji. Będzie to rok na pewno, w którym nie będzie wam brakowało pieniążków, pracy i takiej stabilizacji finansowej. Więc tutaj pod względem naprawdę zawodowo-finansowym szykuje się fantastyczny rok. Myślę, że nawet jak będzie jakaś krytyczna sytuacja chwilowa w 2020 roku, to u wodnika na ten as, który jest tutaj patronem, tą kartą patronującą, zawsze sobie poradzicie, zawsze staniecie na nogi, zawsze mogą pojawić się pieniądze z niewiadomego źródła, które podreperują wasz budżet i zawsze na te cztery łapy wodnik spadnie. No dobrze, to jeżeli chodzi o tą kartę tutaj przewodnią, jeszcze sobie dobierzemy świeczuszkę, bo nam zgasła już, kochani. Już. Okej. No to zaczynamy, kochani. Pierwsza i druga karta, pierwsza połowa roku, sprawy uczuciowe. Już patrzymy, co tam u wodnika. Pierwszy kwartał i drugi kwartał. No super, moi kochani, super. Będzie bardzo rodzinnie, bardzo miło. Te wodniki, które, tak jak powiedziałam, są już w jakichś takich związkach budowanych na przyjaźni, gdzie dobrze się znacie, będą jakieś poważne umowy, kontrakty, czyli niektóre wodniki wyjdą za mąż, ożenią się, będą się zaręczać, będą chcieli podjąć wspólne życie, czyli tak jak powiedziałam, zamieszkanie ze sobą razem, tak? Niektóre wodniki odnajdą miłość osobie, którą dobrze znają, a z którą być może chwilowo kontakt się urwał i teraz jakoś, no, spojrzycie na tą osobę konkretnie i w dawnej przyjaciółce bądź koledze ze szkolnej ławy dostrzeżecie osobę, na której widok szybciej wam serduszko zabije. Zakładanie rodziny. Wielu wodników może oczekiwać potomstwa w 2020 roku. Dzidziusie będą się rodzić. Będzie to fantastyczny okres dla wodnika, żeby spełnić się w roli tatusia bądź mamusi, czyli w macierzyństwie. Co jeszcze? Ogólnie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o uczucia, tak? Będzie rodzinnie, będziecie się czuć wspaniale, spełnią się jakieś wasze oczekiwania. No i mówię, ta trójka denarów, która mówi, że przyjmiecie jakąś ofertę, dogadacie się, pójdziecie na kompromis, zdecydujecie się z kimś współpracować, tak? Czyli te wszystkie relacje narzeczeńsko-partnersko-małżeńskie. No i oczywiście uczenie się też bycia w związku, uczenie się założenia rodziny, bo ta trójka denarów to jest takie, no, pracowanie nad swoim warsztatem, więc tak jak mówię, no większość wodników będzie naprawdę tutaj pracowało nad tym, żeby dzidziuś się pojawił. Fajny pierwsze półrocze 2020 roku. I jakieś wasze marzenia tutaj mają szansę się zrealizować, tak? Stawiacie na rodzinę. Wodnik w tym roku stawia na rodzinę i ustabilizowanie swojej sytuacji uczuciowej, rodzinnej. Już konkretnie będziecie się decydować na to, żeby jednak, no, rozwinąć tutaj skrzydła w tym temacie rodzinnym, tak? Trzecia i czwarta karta. Sytuacja w sferze materialnej w pierwszej połowie roku.
Pierwsza połowa roku, jeżeli chodzi o finanse. Za dużo o tym myślicie, wodniki. I same jakoś tym takim myśleniem, niekoniecznie pozytywnym, ściągacie się na jakieś zawirowania zawodowo-finansowe w swoim życiu. Ciągle się zastanawiacie, ciągle chcecie łatać jakieś dziury, ciągle wam mało, ciągle wam na coś brakuje. I czujecie takie poświęcenie albo bezsilność w tym temacie. Całe szczęście w drugim kwartale to już się kończy. Te takie myślokształty, to takie zadręczanie się i ciągłe intensywne myślenie na temat finansów, kończą też się jakieś kłopoty, że poczujecie ulgę, że o, nie muszę już o tym myśleć. Może ten as denarów zacznie działać w drugiej połowie roku, tak? Ale ogólnie on tutaj promieniuje, że tak powiem, na te karty, więc nawet przy tych złych kartach tutaj, chociaż złe, dla wodnika to nie są złe karty, bo to są miecze. Wodnik jest intelektualistą, on jak nie myśli, to choruje, więc jak nie ma jakiegoś pomysłu, to no, aż go nosi, tak? Wszystko musi zawsze przeanalizować, przemyśleć, jest najmądrzejszy, on zawsze wszystko wie. Więc tutaj też sobie wymyśli sposób, jak te pieniądze odzyskać, zarobić, bądź wyjść z jakiegoś dołka, który tymczasowo was tutaj złapał w pułapkę, tak? Wpadliście w ten dołek i trzeba będzie z niego jakoś wyjść. Co jeszcze? Mogą wyjść jakieś przeszkody, tak? Jakieś problemy nieoczekiwane, ale mówię, wodnik sobie poradzi. On zawsze coś wykombinuje, zawsze coś wymyśli, żeby spaść na cztery łapy. Więc o te pieniądze tutaj tak bym się nie martwiła. Może mniej zadręczania się i poczucia takiego załamania, że jestem pokonany. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, więc nie trzymajcie się tutaj takich myśli, tak? No, pierwsza połowa roku może być ograniczająca was tutaj finansowo. Trzeba będzie troszkę przeoszczędzić i zmienić myślenie przede wszystkim, nastawienie i myślenie, bo to was bardzo, że tak powiem, gubi tutaj w tych finansach, tak? No ale ogólnie uważajcie, żeby w pierwszym półroczu nie być rozrzutnym. No i też pokonywać jakieś przeszkody, tak? Nie dać się. I nie przegapić jakiejś szansy, bo to też może być taka sytuacja. Za dużo myślicie, wodniki. Za dużo myślicie o tych pieniążkach, a nie jest wcale tak źle, jak wam się wydaje. Sprawy zawodowe, pierwsze półrocze. Proszę bardzo, widzę tu własną firmę. Oj, wodniki będą działać we własnym biznesie. Może jakaś firma też rodzinna, ale naprawdę tutaj coś się buduje, coś się tworzy o mocnych, stałych fundamentach. Jakaś potężna firma, na którą macie świetny pomysł i macie do tego talent, wiedzę ogromną, możliwości. Los ogólnie wam sprzyja. No, karta maga, karta firmy, karta nowego początku, tworzenia, tak? Cztery buławy, mamy tutaj budynek, mamy może firmę rodzinną, może coś związane z budownictwem, może jakieś wynajęcie lokalu i prowadzenie własnej firmy. Co jeszcze z tym magiem? Mag to początek, nowy etap, tak? Taka chęć realizacji wewnętrzna, taka siła, motywacja, silna wola do tego, żeby wszystko wam się zrealizowało. No i kontrola, panowanie nad tym, więc tutaj niektóre wodniki będą szefami same sobie. Tak, więc bardzo ładnie. W sprawach zawodowych nowy początek, jakaś duża firma. Jeżeli nie własny biznes, to będziecie pracować na stałe i to będzie bezpieczne stanowisko pracy w jakiejś potężnej firmie, która być może nowo dopiero na rynek weszła, tak? I tutaj faktycznie macie szansę zaistnieć. Będziecie bardzo zadowoleni z tej pracy. Ok, to było pierwsze półrocze. Przechodzimy do drugiego. Sprawy uczuciowe, drugie półrocze. No, mamy tutaj taki
Odpoczynek. Odpoczynek to jest w trzecim kwartale, więc wyjazd. Może nad morze, może niekoniecznie. Ogólnie urlopik, odpoczynek. Próba uzdrowienia relacji, poprawy w związku. Ogólnie bym powiedziała, że taka swoboda i jesteście przyklejeni do partnera, siedzicie sobie razem w domku i nie interesuje Was życie zewnętrzne, troszeczkę jakbyście się wycofali z tego życia towarzyskiego. No to jest też regeneracja i uleczanie się po jakichś tutaj przykrościach, tak? Więc może niektóre wodniki będą po prostu leczyć rany po jakichś bataliach, po jakichś nieudanych związkach. Natomiast mamy też szóstkę mieczy, planowanie nowego kierunku, poprawy w związku, tak? Niektóre wodniki będą się przeprowadzać na koniec roku, as denarów, zmiana miejsca zamieszkania jak najbardziej, wyjazdy, podróże, co tam jeszcze, ogólna poprawa sytuacji, tak? Więc no fajne, końcówka roku taka spokojna bym powiedziała. Będziecie wpadać na jakieś pomysły, które przyniosą pozytywne rozwiązania, tak? Szóstka mieczy, zabieram całą swoją rodzinę i wyruszam w podróż do innego miasta, czy do innego lokum, może kraju. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, mogą być to przeprowadzki, a mogą być to wyjazdy, podróże, nawet może gdzieś za granicę. Ale spokojnie. Natomiast te wodniki, które przeżyły coś trudnego w drugiej połowie roku i potrzebują czasu, żeby nad czymś się zastanowić, żeby uleczyć zranione serducho, no to na koniec roku będą się wyprowadzać albo no, na jakiś czas rozstawać, tak? Bo potrzebują oddechu, potrzebują coś przemyśleć, może w samotności zastanowić się nad tym, co dalej, tak? Więc jedne rodziny będą się przeprowadzać, inni znowuż będą tutaj na koniec roku podejmować decyzję, że jednak wyprowadzam się od Ciebie albo się wprowadzam, tak? Może wyjazd do partnera, przyjazd do partnera, tak? Coś, co poprawi Waszą sytuację, ją uleczy, uzdrowi i sprowadzi na inne, lepsze tory. Dobrze, sprawy materialne, druga połowa roku. Dwa asy. As mieczy i as buław. Fantastyczne karty, bo tutaj współpraca jest, tak? Czyn i myśl. Myśl i czyn idą razem w parze. Szansa naprawdę zarobienia dużych pieniędzy. Wodnik wpadnie na jakiś fajny biznes, na jakiś fajny pomysł. Będzie w tym uczciwy. Zaplanuje sobie coś, zacznie to realizować. I będzie miał taką siłę przebicia, będzie miał taką po prostu wewnętrzną wolę rozpoczęcia tego, tak? Taki zapał do tego czegoś nowego. Będzie tworzyć, będzie działać, będzie podróżować, będzie rozmawiać, podejmować decyzje, podpisywać może jakieś dokumenty, umowy, pertraktować, uzgadniać coś, być może się targować, uzgadniać jakieś koszta, negocjacje cenowe, tak? I wypowiadanie się, ocenianie, kierowanie się faktami, podejmowanie mądrych decyzji. To jest as mieczy. No i to jest też początek czegoś fajnego poprzez odcięcie się od ciężkich i trudnych spraw, tak? Obiektywne analizowanie całej sytuacji. Bardzo przemyślane, bardzo odważne i takie logiczne i pewne jakieś przedsięwzięcie. No i pieniądze tutaj naprawdę, szansa zarobienia dużych pieniędzy. Mamy dwa asy, fantastyczne karty mówiące o pieniążkach, tak? Uczciwie zarobione pieniądze
i sukces taki, tak, zagwarantowany. Taka siła twórcza. Entuzjazm do działania. Sprawy zawodowe, drugie półrocze, mamy dwa denary i kartę księżyca. Mogą być w trzecim kwartale dwie propozycje jakiejś pracy. Podnik może się zastanawiać, którą opcję wybrać. Może być też drugie źródło dochodów. Uważajcie, kochani, żeby nie za bardzo tutaj być osobą rozrzutną, bo może być, no, czasami mogą być zawirowania, tych pieniędzy może być więcej, może być mniej. Mogą być to też jakieś inwestycje, gdzie będziecie obracać większą gotówką, tak? Bo ten as denarów tutaj cały czas promieniuje na Was. Więc no, w tym trzecim kwartale jakieś tutaj mogą być niezłe dochody, tylko mówię, uważajcie na stabilizację, tak? Bo ta dwójka to jest takie trochę żonglowanie. Więc trzymajcie wszystko pod kontrolą, nawet jak będzie jakiś taki trudniejszy okres, żeby te pieniądze tutaj utrzymać stabilizację, tak, w tych finansach i w pracy przede wszystkim. Natomiast karta księżyca, koniec roku. Jakieś sprawy wypłyną na wierzch, będziecie wyjaśniać jakieś niedomówienia, może przejrzy wodnik na oczy, może wyjdzie z jakiegoś takiego lunatycznego snu. Może być jakaś współpraca z rybami. Uważajcie na jakieś, zwłaszcza kobiece sekrety, bo niektóre wodniki mogą na koniec roku zajść w ciążę, tak? I wtedy trzeba będzie iść sobie na urlopik macierzyński, więc tutaj też może być taka sytuacja. Co jeszcze o księżycu? Księżyc to jest siła twórcza, tak? To jest jakiś instynkt, wizja. To jest inspiracja do działania, spełnienia jakichś swoich marzeń, tak? Tęsknota też za czymś, więc tutaj no być może niektóre wodniki wykażą się jakąś inspiracją, jakąś właśnie twórczością. Intuicja będzie im podpowiadać, jak dalej tutaj kształtować swoją drogę zawodową i ta intuicja pokieruje Was w dobrym, że tak powiem, kierunku, tak? Więc intuicyjne wybory na koniec roku wodniki. Woda to emocje, uczucia. Księżyc tutaj włada wodą, tak? Więc zwróćcie uwagę nie tylko na ten Wasz as mieczy, czyli ten rozum, intelekt, przemyślenia, takie chłodne analizowanie, ale czasami, żeby pokierować się może dobrym smakiem, mieć taką troszeczkę wrażliwość artystyczną w sobie i odebrać właśnie coś, nie tylko na logikę, ale na to wewnętrzne uczucie, tak? To poczucie smaku, to poczucie takiego zmysłu piękna, tak? Więc tak tutaj wygląda praca. I teraz mamy kartę 13. Co od Was zależy w 2020 roku? Królowa Mieczy, no właśnie, wszelkie decyzje, umowy, zarządzenia, jakieś pisma, rozmowy, załatwianie spraw urzędowych, przekonywanie kogoś do czegoś, tak? Własne pomysły, czasami może krytyka, ale też mądre podejmowanie decyzji, stawianie siebie na pierwszym miejscu. Kierowanie się faktami i taka niemożliwość odniesienia porażki, tak? Bo Królowa Mieczy to ona musi mieć zawsze rację. I ta racja zawsze jest, że tak powiem, honorowana. Królowa ma dużą wiedzę. Niektóre wodniki może właśnie będą jeszcze bardziej ją pogłębiać. Doszukiwać się czegoś w sobie. No i to są też pomysły, które będą się rodziły w Waszej głowie, tak? Właśnie ta intuicja, te fakty, to analizowanie, to takie rozważne działanie, ten as mieczy i tutaj mamy tego, ten miecz, który ta królowa trzyma, tak? Odcinanie się od problemów też, tak? Mądre decyzje, które oczyszczą troszeczkę środowisko z jakichś
osób bądź sytuacji, które Wam ciążyły. No to mogą być też wyroki jakieś sądowe, to mogą być orzeczenia urzędników, orzeczenia, jakieś opinie, może porady prawne, tak? Wszystko, co jest związane z wielką wiedzą, nauką, doświadczeniem i prawem. To jest Królowa Mieczy, więc to będzie od Was zależne. Zawsze tak jakby zdanie zależało od Was. Ostatnie zdanie należy do Was. O! Karta 14. To, co od Was nie zależy, na co nie macie wpływu. Umiarkowanie. No właśnie, nie macie wpływu na stabilizację sytuacji, na cierpliwość, na równowagę, na sprawy, które czasami się opóźniają, tak? Trzeba się wykazać cierpliwością, na harmonię, na pogodzenie nieraz emocji właśnie z pracą, z działaniem, rozważaniem, decyzją. To jest też karta strzelca, więc tutaj na decyzję strzelca możecie też niekoniecznie mieć wpływ. No i ten spokój, tak, równowaga, samokontrola nad swoim życiem. Na to niestety nie macie wpływu w 2020 roku. Kolejna karta, 16. Nagłe wydarzenia i nieoczekiwane, przepraszam, 15. Sprawy, które będą się rozwijać planowo, 15. Czyli sprawy, które po Waszej myśli się będą rozwijać planowo. Rycerz denarów, fajnie. Sprawy zawodowe, pieniądze, zyski, jakieś zwroty, które Wam się należą, osoby, które są Wam winne pieniądze, jakieś długi, prezenty, premie, podwyżki, no pieniądze z niewiadomego źródła, które Wam się należą, a na które długo czekacie, odzyskacie je. Wreszcie zrealizuje się to, o czym długo myślicie. Jeżeli czekacie na jakieś pieniążki, to one przyjdą. Pomalutku już do Was się zbliżają, więc to jest pewne na 2020 rok. Tak jak powiedziałam, wszyscy dłużnicy, które Wam są dłużni jakieś pieniądze, jakieś nagrody, jakieś premie, jakieś pieniądze socjalu, dofinansowania, tak? Bądź po prostu upominki, prezenty, wszystko, co związane z materią, może nawet praca, może partner konkretny, tak, który może być spod znaku koziorożca, byka bądź panny, chociaż rycerz denarów to jest byk, więc może bardziej tutaj byk, ale niekoniecznie. Doczekacie się, kochani, cokolwiek by to nie było, ale raczej w sprawach finansowych. Wszystkie jakieś sprawy, które się długo, długo ciągnęły, na które długo czekacie, wreszcie się zrealizują w 2020 roku. I teraz karta 16. Nagłe wydarzenia i takie nieoczekiwane jakieś zwroty od losu. Karta diabła. Koziorożec. No właśnie, i teraz tak. No wiadomo, diabeł to też są duże pieniądze, pamiętajcie. To mogą być romanse, to jest wszystko to, co jest ten zakazany owoc, tak? Co fajnie smakuje, ale niekoniecznie jest legalne, czyli tutaj no mogą być jakieś uzależnienia, tak? Mogą być jakieś zdrady, mogą być jakieś romanse, gdzie będzie łączyła Was tylko wielka namiętność, niekoniecznie miłość. Jakieś sytuacje, w które wpadniecie, uwiążą Was w jakiś sposób i nie będziecie wiedzieli, jak się z tego wybronić. Mogą być jakieś nerwowe chwile, może mogą być obawy strachu. Obawy strachu, Boże, co ja mówię. Mogą być chwile lęku, strachu, obawy, tak? Co ten diabeł jeszcze? No diabeł to też nerwówka, tak? Więc tutaj mogą niespodziewanie być jakieś sytuacje takie właśnie stresowe, nerwowe. Ale diabeł, no to nie wszystko takie złe, tylko mówię, no czasami jakieś sprawy, które na początek mogą się Wam wydawać fajne, mogą się dla Was wydawać korzystne, to pamiętajcie, że zawsze za to, cokolwiek dostaniecie fajnego, będziecie musieli w przyszłości zapłacić, bo diabeł zawsze się upomina, tak? On najpierw Wam da złote góry, a później wyciąga łapę o swojej. Mówi, słuchaj, no niestety dałem Ci piękny samochód, dałem Ci piękny dom, piękną kobietę,
jakimiś, może w cudzysłowie, nielegalnymi, niekoniecznie zgodnymi z literą prawa metodami, a teraz się rozlicz ze mną, tak? Ja przechodzę po swoje, więc pamiętajcie, że przy tym diable zawsze są jakieś konsekwencje wcześniej poczynionych czynów, niekoniecznie właśnie uczciwych i jakichś takich legalnych, więc uczulam, żeby nie wchodzić w jakieś lewe interesy, praca na czarno, jakieś podejrzane towarzystwo, oczywiście nałogi, tak, toksyczne związki, jakieś dziwne romanse i związki polegające tylko na intymnych przytulankach itp. itd. Zresztą no, sami jesteście dorośli, wiecie jak postępować ze swoim życiem. No i przede wszystkim to jest koziorożec, tak? Więc tutaj no, uważajcie, żebyście nie cierpieli przez jakiegoś koziorożca, albo żeby nie manipulował wami, tak? I nie zwodził was na jakieś pokusy. Więc tutaj no, nagłe jakieś nieoczekiwane od losu mogą być takie historie tutaj w tym 2020 roku. Może jakiś koziorożec wam tutaj krwi napsuć. No dobrze, kochani. Karta 17 i karta 18. Sytuacja rodzinna w 2020 roku. Mamy tutaj 7 denarów i króla denarów. Powiem tak. Będziecie musieli się cierpliwością wykazać, dojrzałością w sprawach rodzinnych. Jeżeli chodzi o finanse, zobaczcie, niczego wam nie będzie brakowało. Będzie praca, będzie poczucie stabilizacji, wsparcie, zwłaszcza tutaj ojca w sprawach finansowych. Na pewno możecie tutaj liczyć na rodzinę. Co jeszcze? Niektóre wodniki, tak jak powiedziałam wcześniej, mają szansę tutaj zamieszkać ze sobą, założyć rodzinę. Może być taka sytuacja też, że będziecie obserwować, co się dzieje konkretnie, tak? Nie będziecie zbyt nachalni, zbyt wścibscy, żeby tam się interesować. Mówię teraz ogólnie o rodzinie, nie tylko najbliższych. Poczekajcie, kochani, karetka przejedzie. Niestety mieszkam koło szpitala i to tak mam co 15 minut. Na pewno, co mogę powiedzieć o tych kartach, że zawsze możecie liczyć na swoją rodzinę, na wsparcie. Ta rodzina jest mocna, silna, ukształtowana, daje wam bezpieczeństwo. Możecie właśnie liczyć na to wsparcie materialne, czy to od rodziców, czy od rodzeństwa, bliskich członków waszej rodziny. No i myślę, że będzie dalszy rozwój tutaj. Na razie no, w trzecim kwartale na coś czekacie, musicie się uzbroić w cierpliwość, bo wasze starania z waszej strony wyszły, jakieś konkretne propozycje, albo obietnice, albo wyciągnięcie ręki do zgody, albo ustabilizowanie jakichś relacji, tak? A zobaczcie, koniec roku już macie króla denarów, czyli tak jakbyście osiągnęli wszystko, co było możliwe, tak? Czujecie stabilizację, czujecie bezpieczeństwo i jest po prostu fajnie, tak? No i niektóre wodniki, tak jak powiedziałam, mogą tutaj liczyć na powiększenie rodziny, bo czekaliście na coś długo i się na koniec roku doczekacie, tak? Niektóre wodniki zostaną tatusiami bądź mamusiami. Raczej tutaj tatusiów mamy, ale to może być też oczywiście, no, nie ma tatusia bez mamusi, tak? Więc fajnie, w rodzinie stabilizacja, konkretne zasady, nie ma jakichś kłótni, nie ma jakichś waśni i mocna taka rodzina, która ma w sobie wsparcie. Sprawy rodzinne tutaj ustabilizowane. I sprawy zawodowe ogólnie. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy tutaj podróże, wyjazdy, wybory, więc będzie w czym wybierać, jakieś miłe propozycje. Uważajcie na romanse w pracy, tak?
zwłaszcza gdzieś na jakichś podróżach integracyjnych, bo tutaj mamy kartę kochanków i rycerza buław, no to to jest po prostu wielka miłość, więc może na to tutaj, na ten romans w pracy, niektóre wodniki będą kuszone tutaj przez tego diabła, więc uważajcie. Ale ogólnie będzie się działo, będzie ruch, będzie postęp, będzie dużo pracy. I karta kochanków no, mówi o takiej satysfakcji. Jest to praca, którą wykonujecie z pasją, z zadowoleniem. Cóż jeszcze? Ważne decyzje być może jakieś w pracy. Partnerstwo ogólne, współpraca, może ktoś Wam zaproponuje spółkę, jakiś baran, byk, baran, co ja mówię, lew bądź strzelec. Jakaś spółka tutaj może być na koniec roku z baranem, lwem bądź strzelcem. Sympatycznie będzie się działo, będzie praca, jakieś ważne decyzje i ewentualnie drugie źródło dochodu albo spółka, tak? Ale wszystko w takich pozytywnych energiach. Nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, problemów zawodowych pod koniec roku, tak? No tutaj może dobiorę te dwie karty. Tą ósemkę mieczy i tą dziesiątkę mieczy. Pokażcie mi kartę ósemkę mieczy. Rycerz kielichów i dziesiątka mieczy, as kielichów. No właśnie, no właśnie, bo wszystko wodnik bierze na logikę, a za mało daje uczucia. Ewentualnie za bardzo kieruje się uczuciami, a za mało logiką i takim tym, co królowa radzi, tak? Postaw siebie wodniku na pierwszym miejscu, tak? To jest ważne i zastanów się, co Ci się opłaca. Nie kieruj się emocjami i sercem, bo jeżeli pracujesz w branży, ja teraz mówię o finanse, gdzie są ludzie, którzy wykorzystają to, że jesteś osobą dobrą, jesteś osobą, która czuje, wykazujesz się niezwykłą empatią, współczuciem, to wykorzystają to, tak? Wykorzystają to i dasz palec, a oni ci całą rękę zjedzą. Więc tutaj może o te finanse właśnie chodzi, żeby spojrzeć inaczej, bo stoicie w tej ósemce mieczy, więc spójrzcie troszeczkę inaczej. Teraz na początku roku na to, co robicie, bo robicie coś z pasją, coś, co kochacie, ale macie miękkie serce. No niestety, kto ma miękkie serce, ten ma twardy, wiecie co? I trzeba tutaj przemyśleć. I nie wolno się wykorzystywać, dziesiątka mieczy, nie dajcie się wykorzystywać. Nie miejcie miękkiego serca, bo wtedy no, będą Was wykorzystywać. No i będziecie bezsilne na to, będziecie się czuły cały czas przygarbione i pod tym ciężarem ugięte, tak? Tych wszystkich spraw, którym uległyście. Więc tutaj wodniku chodzi o uczucia, żeby zmienił nastawienie. Nie kieruj się sercem, bo ludzie Cię zjedzą. Dobrze. Jaka jest rada, kochani, dla Was na ten 2020 rok? Pięć mieczy, no właśnie. Co ja przed chwilą powiedziałam? Po trupach do celu. No może to jest brzydkie, kochani, ale bądźcie sobą wodniki, no i nie ustępujcie, walczcie o swoje marzenia i naprawdę nie przejmujcie się tak wszystkimi, bo nie zbawicie całego świata. To Wam ma być dobrze i Waszej rodzinie, tak? Bo inni to później będą mieli Was gdzieś w nosie, no. Tutaj no, uparcie dążcie do celu. Za wszelką cenę, żeby po prostu zrealizować swoje marzenia, żeby być zwycięzcą, tak? Więc wodnik ma być zwycięzcą w 2020 roku. A na co ma uważać? O! Proszę bardzo, karta Słońca. Naiwność dziecka. Wodniku, nie bądź naiwny i nie bądź tak wspaniały, tak kochający, tak serdeczny, optymistyczny i w ogóle przyjacielski do każdego, bo zgubicie to. Bo mówię, nie zbawisz całego świata. To się też tyczy do mnie. Ja naprawdę, no, może nie powinnam tego mówić, ale no... Nieraz jak mi piszecie te maile, no jak w jakich ludziach są sytuacje, to włos się jeży na głowie. No i człowiek każdemu by chciał pomóc, tak? Lituje się. Wykazuje się współczuciem, tak?
Czasami przytaknie na coś. No ale to nie wolno tak, bo to całego świata się nie zbawi. Wszystkim nie da się pomóc. A są ludzie, którym się da palec, zjedzą całą rękę, uwierzcie. Tylko trochę wykażesz się dobrocią, tylko trochę pokażesz, że faktycznie no, zaangażujesz się emocjonalnie w czyjeś życie, nie macie. Już tak to wykorzystają, że do ostatniej, że tak powiem, kropli krwi. Oczywiście nie wszyscy, ja tu nie chcę nikogo wrzucać do jednego wora, ale są tacy ludzie, wierzcie mi. Więc wodniku, nie bądź naiwny, nie bądź bezmyślny, taki bezmyślny może złe słowo powiedziane, ale taki beztroski właśnie, jak takie dziecko, tak? Które po prostu, no, w każdym widzi przyjaciela. To nie może tak być, bo czasami ten przyjaciel jest baranek w owczej, jak to się mówi, wilk w owczej skórze, tak? No. Więc tutaj za bardzo wodnik chce, że tak powiem, dobrze dla każdego, więc to jest takie zgubne, więc na to uważajcie, kochani. Pamiętajcie, zawsze przemyślcie wszystko, żeby na pierwszym miejscu postawić siebie, potem swoją rodzinę, dzieci, męża, najbliższych, rodziców, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale nie zbawiać świata kosztem swojego życia, bo to się nigdy nie uda. Dobrze, trochę się rozgadałam. Zobaczmy aniołka teraz, co tam aniołe chcą powiedzieć dla wodnika. Wodniku, uważaj na to swoje dobre serce, bo naprawdę ktoś może cię kiedyś zranić. Okej, i teraz zobaczmy sobie aniołka. Miarowy postęp. Taka ładna karta. Podziwiamy cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i atakami miłości. No właśnie, wodniku. No dobrze, że kochasz. To jest wspaniałe i szlachetne. Tylko nie pozwól, żeby przez tą twoją miłość, żebyś cierpiał, tak? Bo tak jak mówię, ktoś może wykorzystać to przeciwko tobie. I jeszcze aniołek. Proś, a będzie ci dane. Proszę bardzo. Więc wodniki, do dzieła. Jakie tam macie plany, marzenia na ten rok? Prosimy. Przed snem najlepiej, jak organizm zrelaksowany, już prawie macie zasypiać, wtedy westchnijcie do Boga, poproście. I zobaczycie, jak zacznie się zmieniać wasze życie na korzyść, tak? Piękne czytanie, moi kochani. Bardzo ładne, mimo tutaj tych kart, ale ja już je rozumiem. To po prostu naiwność wodnika i taka ofiarność, że on po prostu jest wrażliwy i bardzo chciałby mieć wszystkich za swoich przyjaciół, a niestety nie wszyscy nadają się na naszych przyjaciół, tak? Więc nie poświęcajcie się zawodowo dla kogoś. Róbcie coś dla siebie. Bo tu chodzi o pieniądze, tak? Nie poświęcajcie się dla kogoś, tylko dla siebie. I druga połowa roku już jest świetna. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdzamy znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus, a tymczasem życzę wam wspaniałego, udanego 2020 roku. Wybierzcie tylko te karty, które z wami rezonują, resztę odrzućcie. I cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne czytania, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.